Pierwsze relikwie całowaliśmy już świętego Jana Pawła II. Teraz ojciec Kustosz wręczy relikwie. To jest ta u rękawiczek, to miał na stygmata. Rękawicy, które ja przyjmuję teraz. To jest główna, główna relikwia. To może nie ksiądz da rękawicę księdzu, a tą główną nie ksiądz proboszcz nosi. To jest pierwszej kategorii co pio. To jest krew jego, który miał na swoim boku i wóz i co pio. Relikwie habitu od świętego ojca pio. Bardzo proszę o rozpoczęcie śpiewu na wejście. Ora Domina, pro Święty Kościół powszechny, święty obcowany, grzech
świętego ojca Pio, Jana Pawła, ojca Szarbela i wielu świętych. Prowadź nas, Maryjo. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrówaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i so.
Panie, oddał ode mnie ten kielich. Był po ludzku lęk, ale niech się stanie woda Twoja. Święty Ojciec z winą, patron roku miłosierdzia. Ileż przeżywał takich momentów samotności, będąc w ogrodzie oliw z Jezusem. Cały czas w drodze, aby dotrzeć do parafii Czersk w diecezji pelpińskiej, trzeba jechać przez Bory Tucholskie. Siamo sempre nel viaggio, questo viaggio con le reliquie di Santo Padre Pio. Siamo su un grande bosco in Polonia, Bory Tucholskie, e arriviamo in nella parrocchia di Czersk, nella diocesi di Pelpi. Jest Twoja miłość.
sposób na tej drodze Twojej niezwykłej pielgrzymki po polskiej ziemi, w tym roku miłosierdzia. Patronie roku miłosierdzia, prośmy o to w tajemnicach chwalebnych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. O więcej miłości wśród nas. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Pana Jezusa. Zmartwychwstał Chrystus, Pan mój i nadzieja, a miejscem spotkania będzie Galilea. Wie nas jak biały kawałek chleba. Święty Ojciec Pio w szczególny sposób zjednoczony z Jezusem Eucharystycznym. Każda msza święta dla Niego była zjednoczeniem z Chrystusem. Pełni. Cały czas w drodze, aby dotrzeć do parafii Czersk w diecezji pelpińskiej, trzeba jechać przez Bory Tucholskie. Siamo sempre nel viaggio, questo viaggio con le reliquie di Santo Padre Pio. Siamo su un grande bosco in Polonia, Bory Tucholskie, e arriviamo nella parrocchia di Czersk, nella diocesi di Pelpi. Przez życie jest Twoja miłość.
ludzie przyjęli tę relikwię, a później Tomaszów Mazowiecki, Tomaszowie Bydgoszcz, wczoraj byłem w Borach Tucholskich, w Sercu, Borów Tucholskich, Czersk, tak się nazywa miasto. I dzisiaj jest Czerska, prosto do Zwojczewa Tomas. Dużo kilometrów. Do nóg i bok miał ranę, prawda? Kiedy włócznią przebili bok. I w pewnym momencie Jezus objawił się Ojcu Pio i powiedział: chcesz mieć i cierpieć razem ze mną, więc ja ci przekażę te moje rany. I Ojciec Pio nosił na swoich dłoniach i nogach i na boku rany, tak jak Pan Jezus. One nigdy się nie goiły, że się wycina, tylko palce są, a on sobie wkładał taką pół rękawicę i zasłaniał te rany. I te rany, wiecie, jak się skaleczymy, to na przykład po jakimś czasie one wydają nieprzyjemny zapach, bo ta krew. A u Ojca Pio nie wydawały nieprzyjemnego zapachu, tylko pachniały kwiatami, fiołkami. Pan Jezus taki dał dar. Święty Ojciec Pio miał jeszcze inny dar, wiecie jaki? Bilokacji. Wiecie, co to jest bilokacja? Kto wie? No, powiedz. W klasztorze i w jednym momencie był w różnych miejscach. Na przykład były przypadki, że ktoś chciał sobie... Nie ojca Szarbena? Która? Ty, tak? To poniesiesz i za nim. Ustaw się. Ja na Pawła drugiego. Waszej wspólnoty, tu na tej relikwii,
włosy i jest, tak jak mówiłem, ten biały materiał przyłożony do jego boku i plamy krwi, które ojciec Pio właśnie miał na swych ranach. Prosimy Cię, wyjednaj dla tej wspólnoty wiele nas dzisiaj. Modlimy się o powołanie do kapłaństwa, o miłość rodzina w tej parafii, o dobro, o pokój. Prosimy Cię, Święty Ojcze Pio, wyproś nam łaskę, o którą teraz każdy z nas poprosi w sercu. Święty Ojcze Pio, stali nieraz w kolejce, by mogli
przyjść do Ojca Pio, by wyznać swój grzech. Jakże często niektórzy odchodzili od konfesjonału zawstydzeni, bo Ojciec Pio znał ich grzechy. Niektórzy nawet wystawiali go na próbę. Przychodzili z innym zamiarem, by sprawdzić, czy rzeczywiście On czyta serce ludzkie. Ale Pan Bóg dał ten wielki dar. Dar czytania serc i sumień ludzkich. Dzisiaj tak bardzo potrzeba nam, aby Święty Ojciec Pio wsparł wielu ludzi, by mogli odkryć swoje serce na nowo wobec Jezusa, by mogli odsłonić to, co może całymi latami próbowali zakryć przed Bogiem, próbowali ukryć przed Panem Bogiem, ale przecież przed Panem Bogiem nie da się ukryć. Bóg widzi serce ludzkie i widzi sumienie. I kiedyś zapewne każdy z nas doświadczy tego. W tym momencie godziny naszej śmierci, kiedy uświadomimy sobie całej pełni, Panie, przecież to wszystko, co mam i zabieram z tego świata, to jest moja miłość, dobroć. I będzie żal za każdy grzech odejście. I Ojciec Pio dzisiaj chce, aby podniósł swą dłoń i błogosławił nam. Chcę, by Ojciec Pio położył rękę na każdym z nas. Na swoich dłoniach nosił tę pół rękawicę. Zasłaniał nią stygmaty, rany po gwoździu, jakie miał nasz Pan Zbawiciel. A na tym głównym relikwiarzu widzimy jego włosy, ale i też ta biała chusta, którą przykładał do swojego boku, a na nim widać plamy krwi. Bo wciąż z ran Ojca Pio płynęła krew. Pan Jezus poprosił go: chcesz tak złączyć się ze mną, żeby mogli widzieć moje rany na tobie? To drugi człowiek witany, tak bardzo znany, który nosił rany Jezusa. Pierwszy to Franciszek z Asyżu. Poczuć ból cierpienia. I ojciec mi opowiedział tak. Ale Pan Jezus powiedział mu konkretnie, dlaczego pragnie, aby te rany miał na swym ciele. I oto miłosierdzia oraz kształtowania ludzkich serc i sumień Ciebie prosimy, aby Święty Ojciec Pio wyjednał im łaski potrzebne dźwigami i krzyża cierpienia. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji rodzin, które zobojętniały na wartości religijne, na Boga, za rodziny, które oddaliły się od Chrystusa, aby przez stawiennictwo Świętego Ojca Pio na nowo odnowiły relacje z Jezusem. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji chorych, w intencji zmarłych, w szczególny sposób polecając Edwarda Górzeńskiego i pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach,
którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. Polecamy Edwarda Burzańskiego z racji imienia i o przyzywuję Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, przekażesz i chwała przez wszystkie wieki wieku. Thank you.
wyproś. Święty Ojcze Pio, potrzebne łaski dla nas w tym momencie. Prośmy w cichości naszego serca. Niech się stanie, jeśli będzie to wolą samego Boga Ojca, posłuszeństwie Niemu, tak jak Ty, Święty Ojcze Pio, byłeś Mu posłuszny do końca. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święty Andrzeju, Święty Ojcze Pio, Święty Janie Pawle II, Święty Ojcze Szarpel, wszyscy święci, święte Boże. I teraz postawię te relikwie tutaj, kto zechce. Yeah.
odczuł, dojechał się w tę ciężkiję, bo przecież w tych świętych relikwiach, które peregrynują po, mogę powiedzieć, wielu krajach, ponieważ po Polsce, z Polski do Niemiec, a z Niemiec do Słowenii i znów do Italii. Przebyłem od zeszłego tygodnia 4000 ponad kilometrów, aby przez te różne kraje stanąć w tym małym, ale jakże znaczącym kościele w Chociulach, w tej świątyni, której nieustannie zanosicie błaganie do Matki i Królowej naszej przez stawiennictwo jej Matki Bożej Pompejańskiej, tu w Chociulach, gdzie tyle dobrego się dokonało i dokonuje, święty ojciec Pio chciał na nowo, aby na tej pielgrzymce stanąć tu, wraz z Maryją, tutaj, w tej świątyni, aby jutro, szczególnie również w tej świątyni, łączyć się z całą Polską, przed obliczem Pani Królowej naszej, by wołać do Boga o zmiłowanie i przebaczenie. I my będziemy również dziś i we wieczorem tutaj już prosić. Święty Ojcze Pio, przybywasz tu dzisiaj w tym cudownych znakach. Jego habit, który nosił, ta półrękawica, no ale wyjątkowo jeszcze nie było im tylko pewnie w tej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, będzie tylko tutaj, tu na ołtarzu, ta relikwia główna, tam są włosy świętego ojca Pio, tam ten biały płótno, który byście poplamione krwią ojca Pio, święty ojciec Pio, który przelewał krew w tej wielkim znaku, który pozostawił Jezus jemu, stygmaty, rany Jezusa Chrystusa. I dzisiaj święty ojciec Pio, jutro pewnie będzie wypraszał tu, w tym miejscu, wiele was, nie tylko dla waszej wspólnoty w Chociulach, ale dla całej diecezji. Tu u podnóża tej wielkiej figury Jezusa, Chrystusa Króla. A niebawem przecież jemu będziemy, cała Polska, raz jeszcze składać akt właśnie oddania Chrystusowi, Królowi Wszechświata. Święta Miłosierdzia przybywa właśnie ta relikwia, te relikwie święty Jan Paweł II też i święty ojciec Szachwer. Pielgrzymowania, bo tak ją muszę nazwać. Pielgrzymki, w której uczestniczymy wszyscy. Nawet w tych miejscach daleko od Polski. I dzisiaj przybywam do was okrężną drogą.
przez Italię, Szwajcarię, Niemcy, przez już kilka parafii w Polsce, a na liczniku wybija ponad 4000 kilometrów. Nie mógłbym nie przybyć do tego miejsca z tą relikwią tak ważną, bo święty ojciec Pio jest wielkim przesłaniem dla dzisiejszego człowieka. Był wprawdzie w tej kaplicy, w waszej świątyni i tam był rękawica, którą nosił, ale teraz ojcowie kapucyni w jego rodzinie przekazali również tę relikwię pierwszej kategorii, z jego ciała. Tutaj są jego włosy, są ślady krwi, które na tym białym płótnie, które przykładał sobie do boku ojciec Pio. Ta krew wypływała w łączności z Jezusem, bo On mu te rany pozostawił. Prosimy Cię, Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy, pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. W Nim także i Wy, usłyszawszy głoszenie prawdy, dobrą nowinę waszego zbawienia, w nim także uwierzywszy, zostaliście opatrzeni pieczęcią, obiecanym Duchem Świętym, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa. Łaskę życia wiecznego, Ciebie prosimy. Chyba czytasz intencje, poczytamy. Wasze intencje, teraz niech każdy z was powie sobie, o co teraz prosi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. W intencji rodzin polskich, aby otworzyli oczy, by przejrzeli, aby otrząsnęli się z obojętności wobec Boga. Wielu młodych, dzieci, obojętność to wielki grzech. Ze świętym Janem Pawłem II, świętym ojcem Pio, świętym ojcem Szarmerem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Pouczeni przez Zbawiciela, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam.
dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Niech zawsze będzie z wami. I z duchem twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. Będzie pochwalony Jezus Chrystus, Laudato Jezu Christo. Moi drodzy, znajduję się niedaleko Radomia, jadąc z relikwiami świętego ojca Pio przez Polskę. Wczoraj w Hociulach, dzisiaj w domu numer 25. Dom modlitwy, jeden z pierwszych domów modlitwy państwa Wróblów koło Radomia, którzy modlą się za wstawiennictwo świętego ojca Szarbela. I to właśnie ta rodzina postanowiła wybudować wielkie wotum wdzięczności dla świętego ojca Szarbela na własnej ziemi, dla niego, aby powstał ten budynek, który będzie przypominał tego wielkiego świętego. Święty, do którego grobu pielgrzymuje 4 miliony ludzi każdego roku. Święty, dla którego zapalają się wciąż nowe serca, a dla nas, można powiedzieć, nowe lampy oliwne już w 235 domach modlitwy świętego Szarbela. Święty, dla którego pokonuje tysiące kilometrów, by mówić jedno zdanie ojca Szarbela. Życie bez miłości jest życiem bez Boga. I kochani, tutaj, na tym miejscu, w małej miejscowości Florencja koło Radomia, koło Iłży, oni chcą wybudować. Ja im pozwalam na naszym portalu, by mogli mieć kontakt, ogłaszać, byście mogli im pomóc, byście mogli być dla nich, ale przede wszystkim dla świętego ojca Szarbela, tym wielkim znakiem, że wielu, tutaj jest droga na Rzeszów, niedaleko, kto będzie nieraz jechał, podjedzie, zobaczy takie muzeum, taki agroturystykę. Tu jest domek, jak przyjedziecie, domy modlitwy, możecie się zatrzymać. Będziecie mogli sobie nawet przygotować, może jakieś tu będą rzeczy z Libanu, przywiezie się coś takiego jedzenia, żebyście mogli tego skosztować. Będziecie mogli nabyć może coś z tego miejsca, ale przede wszystkim, kto będzie chciał, zapewne będzie mógł się pomodlić z tym domem modlitwy razem. Kochani moi, pewnie Golec by zaśpiewał tu na razie kretowisko, ale będzie San Francisco, a ja wam myślę i wierzę. Wczoraj miałem moje urodziny, za życzenia wam dziękuję tak serdecznie i obejmuję was modlitwą i ściskam mocno tu świętego ojca Pio, by wam właśnie tych łask wszelkich wyprosił. I ja bym zaśpiewał, że teraz tu jest kretowisko, ale już drzewa usunięte. Już wszystko, jak mówi mi rodzina, już jest pozwolenie i pójdą mury i fundament za kilka dni. No i już nie będzie kretowisko, a może będzie miejsce. I wierzę w to mocno. Wierzę mocno, że ktoś przypadkiem zobaczy tutaj film o ojcu Szarbelu, albo wejdzie i zobaczy jego wizerunek i zapyta, kto to. A tu w tym miejscu mu powiedzą, wiesz, jest taki święty, który mówi, że Bóg jest tam, gdzie jest miłość. Zacznij od nowa swoje życie. Dlatego jest tu ze mną rodzina właśnie, która buduje. Ja im błogosławię, mają w rękach relikwie świętego ojca Szarbela, Milena. Ona koordynuje wszystkie domy modlitwy jej
siostra Julcia trzyma świętego Jana Pawła II i tato Janek, który po prostu całym sercem przylgnął do tego dzieła i błogosławię im, wam błogosławię. Ja z daleka, tam w tym miejscu grobu Jana Pawła II, tam na terenie Italii, ale wszyscy modlimy się, by tutaj stanęło to wotum, piękne wotum serca, wotum, które ktoś odwiedzi. Nie będzie tu Najświętszego Sakramentu, ale będzie tu obecność Szarbela. Szarbela Makluf, który wiem, że zamieszka tak jak tam, w pustelni Vannaia, tamtej, gdzie odszedł po 23 latach w 1898 roku. Ale on nigdy nie odszedł. Pozostał i wybiera sobie i miejsca, i ludzi. I wybrał sobie to miejsce. I święty ojcze Szarbelu błogosław, by to wszystko się udało. By naprawdę tutaj była jedność i miłość. I by wielu ludzi, którzy będą pracować nieraz, zatrzymają się na nią Pańską. By mogli uwielbić Matkę Bożą, tak jak on się zatrzymał na pracy, gdy zbierał oliwki. Niech błogosławi to miejsce. Święty ojcze Pio, wyświęci Janie Pawle II, święty ojcze Szarbelu. A teraz idziemy do domu państwa wrogów, bo mają babcię, mamę chorą, by ona mogła też ucałować te święte relikwie. Mama, która tak bardzo zawsze uwielbiała Jezusa i była blisko z Nim. Mama, dla której przyjechałem w tej pielgrzymce po Polsce, dla chorych i wam chorym błogosławię już z tego miejsca. Módlcie się za nią, proszę was, za każdego chorego. Niech, bo ona też jest tu podwalił tych fundamentów tej pustelni. Święty ojcze Pio, święty Janie Pawle II, święty ojcze Szarbel, błogosławcie się nam i wszystkim chorym, cierpiącym w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. A, dobrze. Wszędzie, o nasze serce, z tym
kto przybył jeszcze razem ze świętymi ludźmi. Można usiąść. Kochani moi, ja cieszę się tak bardzo mocno, bo przybywam do mojej łodzi. Moja łódź ponad 20 lat temu zostałem wyświęcony na kapłana właśnie w katedrze łódzkiej, a przez te ponad 20 lat już jestem w Rzymie. Aby w tym roku miłosierdzia, roku jubileuszowym, aby można było, jest patronem tego roku. Przypominacie sobie, że u początku powróty, kilka miesięcy temu, jego ciało zostało przewiezione po raz pierwszy z San Giovanni Rotondo do Bazyliki Świętego Piotra. Ojciec Pio dziś przybywa tu w szczególny sposób. Do Matki Bożej, którą tak ukochał, do której uciekał się o pomoc. Święty Ojciec Pio, tu mamy habit. Kochani moi, to jest wszystko, dał na swoje dłonie przysłanią stygmaty na dłoniach. Natomiast najważniejsza relikwia, bo jak wiecie, ubranie to jest druga kategoria relikwii. Natomiast pierwsza kategoria, po raz pierwszy w Polsce, po raz pierwszy ojcowie kapucyni tam z Pietralciny wyrazili zgodę, by przebyła na koniec tego roku jubileuszu, to jest ta relikwia, którą wasz drogi ksiądz proboszcz wnosił. To jest ten wysoki jak monstrancja relikwiarz. Tam u góry, w tym małym, okrągłym właśnie miejscu są włosy Ojca Pio, a także ten biały właśnie kawałek płótna. To jest płótno, które Ojciec Pio często przykładał do swojego boku. Jak wiecie, mając stygmaty, tak jak Pan Jezus, Ojciec Pio, miał również ranę na boku swoim. I to płótno jest splamione jego krwią, która wsiąknięta.